Dzisiaj układ chłodniczy i jak działa Twoja pompa ciepła. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy nową serię pompy ciepła. Za to się teraz zabieramy, a zaczniemy po prostu od tego, jak działa pompa ciepła. O tym cudzie będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku, także nie zapomnij subskrybować kanału, bo opowiemy sobie o nowej jednostce Wismana Vitocalu 200S. Więc co się kryje pod tym magicznym zwrotem pompa ciepła? Wydawałoby się, że pompy ciepła to jest jakaś nowość. Przynajmniej ja trochę czasami rozmawiając ze znajomymi odnoszę wrażenie, że to jest taka trochę czarna magia. Jak to jest, że na zewnątrz jest chłodno, w domu jest ciepło, a mamy jakąś pompę, która nam sprawia, że grzeje nam dom ciepłem z zewnątrz, gdzie jest chłodnie. No ale przecież to nie jest stara historia, bo tak naprawdę lodówka, którą bym tutaj pokazał, gdyby była ładniejsza, też to jest pompa ciepła. Klimatyzacja w Twoim aucie to też jest pompa ciepła. I klimatyzacja w domu to też jest pompa ciepła. Także tak naprawdę pompy ciepła to jest ogólne pojęcie, ale u nas w Polsce utarło się, że pompą ciepła nazywamy stricte urządzenie, które grzeje nam dom. I jak to się dzieje, to już za chwilkę się dowiesz. Tylko malutki wstęp teoretyczny, bo nie jest to taki naturalny przepływ ciepła, jaki występuje w przyrodzie, że z cieplejszego ośrodka ciepło przepływa nam do chłodniejszego, tylko stosując kilka sztuczek, że tak powiem, fizycznych, ludziom udało się to pokonać. Bo w normalnej sytuacji ciepło z dworu, jeżeli jest na dworze gorąco, przepływa do chłodniejszego mieszkania do wyrównania temperatury. I tak samo jest ze wszystkim. Mamy rozgrzany czajnik, to z czasem jego temperatura spadnie do temperatury pokojowej. I to jest norma. I w pompie ciepła też to zjawisko występuje, ale musi być troszeczkę jakby wspomożone kilkoma innymi zjawiskami, żeby można było właśnie przenieść jednak to ciepło z chłodniejszego ośrodka do cieplejszego. I do tego posłużę się takim prostym wykresem, prostym rysunkiem pompy ciepła, w zasadzie układu chłodniczego. I tutaj mamy przedstawione, co się tak naprawdę dzieje, a ja będę Ci tłumaczyć na przykładach, jak to jest, że właśnie z ciepła naturalnego, z chłodniejszego ośrodka, kradniemy tak jakby ciepło do cieplejszego miejsca, czyli do mieszkania. Więc może na początek dam Ci kilka przykładów, które pokażą te właśnie triki fizyczne, dzięki którym ludzkości udało się wymyślić sposób na transport ciepła w przeciwnym kierunku. A później przejdziemy dopiero do układu chłodniczego. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś pompować rower taką zwykłą pompką, ale jeżeli tak robiłeś i ta pompka się nagrzewała, to jest jedno z tych zjawisk, z których też tu korzystamy. Sprężanie gazu, jakiegokolwiek, sprawia, że ta temperatura jego i ciśnienie wzrasta. My chcemy mieć napompowane koło, czyli chcemy mieć wyższe ciśnienie powietrza w oponie, no ale przy okazji rośnie nam temperatura. I tego się nie da oszukać. I w drugą stronę, kiedy rozprężamy gaz i ten gaz zmniejsza swoje ciśnienie, to przy okazji też bardzo mu spada temperatura. Albo w zależności od tego, jak bardzo go rozprężymy. I z tych dwóch zjawisk i jeszcze jednego kolejnego korzysta pompa ciepła. A z jakiego kolejnego? No gdybyśmy tylko tak sprężali te powietrze i rozprężali, to owszem, mielibyśmy pompę ciepła, która by nam przenosiła ciepło z chłodniejszego do cieplejszego ośrodka, ale byłoby to nieefektywne. W sensie, bo musiałoby to być bardzo duże urządzenia i pewnie miałyby kiepską sprawność. Ale tutaj fizyka nas wspomogła zmianą fazy, czyli jeżeli mamy wodę, i tutaj pokażę Ci, jak wygląda wykres dla akurat wody, ale dla czynników chłodniczych będzie podobnie. Ile energii trzeba, żeby rozgrzać wodę do od 0 stopni do 100 stopni? Trzeba około 116 watogodzin na kilogram. A jeżeli sobie to porównamy, ile trzeba energii, żeby tą samą ilość wody odparować, to jest ona blisko 6 razy większa. I z tego też korzystamy właśnie w pompach ciepła, czyli w jednym miejscu będziemy odparowywać, a w drugim będziemy skraplać, po to, żeby po prostu jak najwięcej tej energii ukraść z jednego miejsca, a oddać dopiero w drugim. I teraz już mając te kilka jakby trików fizycznych, możemy przejść dopiero do samego układu chłodniczego.
i wytłumaczyć, jak to wszystko działa już na żywym organizmie. Więc schłodzony gaz na zewnątrz ściskamy kompresorem, czyli taką naszą pompką, i tym samym podnosimy jego temperaturę. I taki schłodzony gaz na zewnątrz może mieć temperaturę tam kilka stopni poniżej zera, ale gdy go kompresor spręży, to drastycznie zwiększa jego temperaturę. Zwiększa go do 50-60 stopni, w zależności od modelu, od punktu pracy, ale no jest to drastyczna zmiana ciśnienia i zmiana temperatury. I ten rozgrzany gaz kierowany jest na wymiennik ciepła, czyli najczęściej to jest wymiennik płytowy, czy jakikolwiek inny, czy rurowy, przez który przepływa woda z grzejników, czy też z ogrzewania podłogowego, która ma temperaturę, dajmy na to, przy ogrzewaniu podłogowym, powiedzmy 27 stopni może mieć na wejściu, czyli jest dużo chłodniejsza od naszego gazu, który nam wychodzi z kompresora. I ten rozgrzany gaz no, daje po prostu ciepło do wody, które to ciepło później może iść dalej, czyli do twoich grzejników, czy też do podłogi. No ale się schładza. Jeżeli nam się schładza i spadnie poniżej poziomu jakby skraplania, a taki jest właśnie też cel tego, to się zaczyna nam po prostu skraplać w tym skraplaczu, czyli w domu, czyli w tym wymienniku ciepła. I oddawać dzięki temu tą taką największą ilość energii. Bo sama zmiana temperatury to jest jedno, ale tak naprawdę ta zmiana fazy nam robi, w cudzysłowie, tą robotę. Więc w momencie, kiedy już cały gaz nam się skropli, odda nam energię do wymiennika, czyli do wody później, do tego drugiego obiegu, to mamy skroplony gaz. Czyli mamy albo aerozol, albo dezodorant. I tutaj korzystamy właśnie z tego, że drastycznie obniżamy ciśnienie. I tak jak na przykład przykniemy sobie dezodorantem, to po prostu nam drastycznie spada temperatura tego czynnika. Jeżeli byśmy sobie tak psikali długo na siebie dezodorantem, to by nas po prostu poparzył, ale zimne, bo by nas po prostu przymroził. I sama butelka się staje chłodniejsza, bo tam odparowuje właśnie gaz, co też później dalej się dzieje w parowniku, obniżając temperaturę, ale też sama zmiana po prostu ciśnienia obniża temperaturę. I taki schłodzona taka mgiełka z obniżonym ciśnieniem trafia nam na parownik. I tam następuje proces po prostu odparowania, bo na zewnątrz mamy, dajmy na to, minus 10, a taka mgiełka będzie miała nieco niższą temperaturę, czyli będzie mogła pochłonąć to ciepło i po prostu odparować dzięki temu. No jak już w całości odparuje, no to cykl nam się zamyka, no bo taki odparowany czynnik trafia nam na sprężarkę, która nam podnosi ciśnienie i znowu nam kieruje do wymiennika w jednostce wewnętrznej. Więc podsumowując, co się nam tutaj dzieje, tak już łącząc to wszystko całość i szybko w skrócie, bez podawania przykładów z zewnątrz, czyli układ chłodniczy, a w tym przypadku układ pompy ciepła, składa się z czterech elementów. Skraplacza, gdzie skraplający się czynnik chłodniczy oddaje nam ciepło do domu, z zaworu rozprężnego, który drastycznie zmniejsza ciśnienie, to jest taka dysza, i rozpręża gaz i zmniejsza jego temperaturę, z parownika, gdzie czynnik chłodniczy, który ma niższą temperaturę niż temperatura otoczenia, wrze tam w tym parowniku i zabiera ciepło po to, żeby móc odparować. No i później kompresora, który ściskając ten gaz z powrotem podwyższa jego temperaturę, zwiększa ciśnienie i wrzuca z powrotem na skraplacz. No i tak w kółko, aż nie zagrzejemy domu. W trakcie montażu dostałem bardzo ważną w sumie uwagę, którą nie zawarłem w filmie, bo tak mówię o tym, że kompresor kompresuje gaz. Co się z tym czynnikiem chłodniczym dzieje? Ale przecież kompresor jest zasilany prądem i to nie jest wcale takie oczywiste, na to wychodzi. Więc tak, kompresor jest zasilany silnikiem elektrycznym, no więc potrzebuje prądu po prostu do działania. I to tyle z montażowni. I tak w kółko, aż nie zagrzejemy domu.
albo nie schłodzimy lodówki, albo nie schłodzimy samochodu, bo tak jak mówię, to są dokładnie te same układy od strony zasad działania, różnią się zastosowaniem i sposobem po prostu zaprojektowania, bo w zależności co będziemy grzać, a co będziemy chłodzić, no to jak to mój wspólnik powiedział, to jest 6-kilowatowa jednostka. Gdybyśmy to mieli 6-kilowatową jednostkę zewnętrzną, ale do klimatyzacji, to byłaby pewnie połowa z tego, jak nie lepiej, jak nie mniej. Więc bardzo podobnie zbudowane są te urządzenia, ale po prostu pewne rozmiary czy pewne jakby komponenty muszą być trochę inne, żeby lepiej po prostu spełniały to konkretne zadanie, czyli na przykład grzanie, czy chłodzenie lodówki, czy chłodzenie pomieszczenia, w taki sposób czy w inny. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasne. Jeżeli byście mieli dalej pytania, w jaki sposób to działa, to chętnie usłyszę feedback od Was, bo jest to trudny temat chyba dla laika, a chciałbym po prostu Ci uzmysłowić, jak to działa i po prostu tyle. Więc subskrybuj, lajkuj i czekaj na kolejne filmy, bo pompy ciepła to dopiero dla nas początek, jeżeli chodzi o serię na YouTubie, a ja tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. Cześć!